Szczęść Boże, coś Wam powiem. Jak to miło jest usłyszeć dobre słowo na swój temat. Pochwała za coś konkretnego, dobra uwaga o naszym działaniu, aż człowiek rośnie w oczach. Ale czy to są prawdziwe słowa? Natanael szybko ucina te pochwały i pyta Jezusa, skąd mnie znasz? Wyrabia jego zachowanie jako aroganckie, bo tak oskle podszedł do Jezusa. Jego zamiarem nie jest słuchanie pięknych słów, ale słuchanie prawdy. Prawdą jest, że przez grzech czujemy się kimś nic nie wartym uwagi. Nawet gdy Bóg pokazuje nam, jak bardzo nas kocha, nie przyjmujemy tego. To jest niestety działanie złego, który wmawia nam, że bycie człowiekiem to porażka. Zanim powstał człowiek, byli aniołowie. I również tam w niebie powstał podział na tych, co służą Bogu i chcą opiekować się ludźmi, oraz na tych, co przed Bogiem nas oskarżają. Zły ciągle atakuje nas, żeby pozbawić nas tej bliskości z Bogiem, którą sam utracił przez swoją zuchwałość. A Natanael? Natanael pod figowcem modlił się. Modlił się o znak, o to bycie zauważonym przez Jezusa i o pomoc. Prawdą jest również, że kto w Jezusie zobaczy swojego Zbawiciela, ten zobaczy o wiele więcej. Ujrzysz niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego, mówi Jezus. Widząc w Jezusie Syna Bożego, odkrywamy Jego prawdziwe zadanie, a jest Nim doprowadzenie nas wszystkich ludzi do realizacji jednego, jedynego przykazania. Miłowania Boga całym sercem, ze wszystkich sił i wszystkich myśli oraz bliźniego swego jak siebie samego. Jezus został po to posłany do nas przez Ojca, aby nas bronić, aby nas usprawiedliwiać. Po swoim zmartwychwstaniu posyła do nas Ducha Świętego, który jest naszym adwokatem, pocieszycielem. Nie znaczy to, że Bóg nie będzie zwracał uwagi na nasze ciemne strony życia. Jak skomentował to Antony de Mello, kiedy Bóg udziela nagany, to czujemy się głęboko pocieszeni i spokojni. Upomnienia ze strony Boga sprawiają, że dalej z Nim chcemy być w łączności. Tylko ten Boży głos jest ciągle zakłócany przez szatana, który przeszkadza nam nieustannie, wprowadzając nas w stan takiego zniechęcenia, oziębłości, samotności i izolacji od innych. A ostatecznie do tracenia chęci do życia. To już z psychologii wiadomo, że chcąc w kimś wzbudzić nadzieję, nie należy go oskarżać za błędy, ale najpierw pokazać dobre cechy przy jednoczesnym motywowaniu do pracy nad słabościami. Tak zwraca się do nas Jezus, bo wie, że w ten sposób może obudzić w nas tęsknotę za Bogiem, za życiem w miłości. Tych trzech dzisiejszych patronów, archaniołów, Michał, Gabriel i Rafał, oni pomagają nam dostać się do nieba. Bo każdy z nas skazany jest na walkę z pokusami, przeprawia się krętą drogą zawiłości naszego życia. I obyśmy, mając wsparcie z nieba, nie tylko szli właściwą drogą, ale byśmy także innych wspomagali w szukaniu woli Boga. To możemy chociażby czynić dobrym słowem i czynem, bo tych nigdy za wiele tutaj na ziemi.